Pierwsze wrażenie jest decydujące. Idziemy, oglądamy, zachwycamy się przy pierwszej ulewie, przy pierwszej widurze. Budżet. Nie kupujemy samochodu, bo ładnie wygląda, nie? Tylko sprawdzamy, nie? Cześć kochani. Cześć kochani. Witamy na kanale u Agi i Romy. Po uszy w remoncie. Kochani, dzisiaj kolejny fascynujący temat związany z zakupem, sprzedażą mieszkania i domu. Tak, z rynku wtórnego, na co zwrócić uwagę. I jak przygotować się do takiego zakupu. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie na bieżąco z naszymi filmikami, komentujcie, lajkujcie, pytajcie, my na wszystko odpowiemy. A tymczasem zapraszamy Was na nasz nowy odcinek. Kochani, jak się przygotować do kupna nieruchomości? I co to dokładnie znaczy? Mhm. Mamy pieniądze, mamy jakiś swój pomysł na zakup domu, jedziemy na taką inwestycję, sobie ją oglądamy, taką nieruchomość. I tak naprawdę pierwsze wrażenie jest decydujące o tym, czy ten dom nam się podoba i czy go zakupimy, czy też nie. Tak, a zapomniałyśmy dodać, że mówimy tutaj o rynku wtórnym, tak. Nie o zakupie nowego od dewelopera, bo tak naprawdę widzimy tylko na papierze w sumie co jest, bo często kupujemy po prostu dziurę w ziemi. Mówimy tutaj o domu z rynku wtórnego. Tak. I wtedy widzimy piękną nieruchomość, jedziemy, oglądamy, zachwycamy się, ale to trzeba zacząć od drugiej strony. Musimy zwrócić uwagę na jeden podstawowy element, w jakim stanie technicznym jest dom. Lub mieszkanie, tak. Czyli odkładamy wszystkie emocje na bok i zajmujemy się stricte technicznymi aspektami, do których należą. Oceną. Jeśli to jest nieruchomość, czyli dom, patrzymy, w jakim stanie jest dach. Bo uważam, że to jest zawsze rzecz najważniejsza, ponieważ kupimy świetną nieruchomość z dziurami w dachu i no po prostu nam to może wyjść bokiem, bo nam przy pierwszej ulewie, przy pierwszej wichurze zmiecie dach. Dokładnie. Także tak. To jest chyba jeden z najważniejszych rzeczy, że nie zaczynamy od ogródka, ale zaczynamy po prostu od dachu. Druga rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to są wszystkie rzeczy związane z instalacją wodkan. Tak, instalacje ogólnie, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne. Patrzymy, w jakim stanie technicznym jest kocioł, czy elektryka była na bieżąco remontowana. Tak. Czy z którego roku jest ta elektryka? Dokładnie, z którego roku jest, z którego roku są wodkany, czy kanalizacja, która odprowadza, jest również w dobrym stanie technicznym. Musimy też wziąć pod uwagę, czy kupując taką nieruchomość będziemy coś w niej przerabiali, żeby właśnie potem uniknąć wymiany wszystkiego tak naprawdę. Tak, że stwierdzimy, że łazienka ma być w pokoju i się okazuje, że oczywiście może, ale koszt tego będzie wielokrotnie wyższy niż planowaliśmy. Myślę również, Agnieszko, że takim jednym elementem, który może nas zgubić, to jest właśnie pięknie przygotowany dom pod sprzedaż. Wszystko świetnie wygląda. Mamy na przykład ogród w stylu japońskim. Tak? I to będzie karta właśnie przetargowa. A ja myślę, że to trzeba spojrzeć tak trochę na to, jak na samochód. Nie kupujemy samochodu, bo ładnie wygląda, nie? Tylko sprawdzamy, nie? Tylko sprawdzamy, jaki jest jego stan techniczny. Czyli ogólnie trzeci taki ważny punkt, po prostu to, co mówiliśmy tak naprawdę na początku, ten stan techniczny budynku, nie tylko wygląd, nie tylko przypudrowany syf, tak zwany. Pięknie przygotowana nieruchomość pod sprzedaż. Wysprzątana? Tak, wysprzątana. Bo ktoś oglądał nasze poprzednie filmiki, więc już wie, co ma zrobić. A teraz od strony klienta opowiadamy właśnie... Tak, co zrobić, żeby uniknąć pułapek, które mogą na nas czekać właśnie przy zakupie nieruchomości. Wiadomo, budżet. Musimy wiedzieć, za ile chcemy kupić, musimy wiedzieć, ile mamy w to włożyć i dlatego jest nam potrzebny ten stan techniczny danego budynku. Czyli w tym momencie, jeżeli się na tym nie znamy, najlepiej po prostu wziąć sobie rzeczoznawcę, wynająć i go poprosić o ocenę stanu technicznego. Czy jeszcze coś? Jeszcze na co możemy zwrócić uwagę? Ja jeszcze pomyślałam o oknach, dokładnie. Tak. Okna i drzwi. Myślę, że właśnie stan techniczny okien jest również bardzo ważny.
żeby sprawdzić. Stare, 15-letnie, więc wymiana. Ilość szyb, dokładnie. Tak. Jaki pakiet, to też na pewno jest aspekt, bo jeśli chcemy mieć dom ekologiczny, tak, dom pasywny, no to na pewno pakiet dwuszybowy w oknach tego na pewno nam nie spełni, będziemy musieli wymieniać całą stolarkę okienną, a wiadomo, nie są to małe. Wiąże się to znowu z kosztami. Tak. Także no, dokładnie. Słuchajcie, rzeczoznawca tak. Idealny tak. Na ten zakup się na pewno Wam przyda. Nie żałujcie na to pieniędzy. Bo znaczy rzeczoznawca jest tak naprawdę najmniejszym kosztem, w związku z czym warto skorzystać z jego usług albo warto poprosić kogoś, kto się po prostu na tym zna. Sprawdzajcie zawsze dach, sprawdzajcie okna, sprawdzajcie instalacje wodno-kanalizacyjne, sprawdzajcie instalację elektryczną i wtedy będziecie mieć pewność, że zakupiona nieruchomość nie będzie pudłem, tylko waszym. Nie będzie pułapką. I nie wpadniecie po uszy w remont. Kochani, dziękujemy za dzisiaj. Udało nam się w pigułce następny temat poruszyć. Jak kupić nieruchomość z rynku wtórnego? Jakich pułapek uniknąć w późniejszym etapie już po zakupie? Na co zwrócić uwagę przed zakupem? Jeśli macie swoje doświadczenia, komentujcie, piszcie o nich, chętnie podyskutujemy. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z zakupem nieruchomości z rynku wtórnego. Chętnie Wam odpowiemy na to i też właśnie zobaczymy, co Was spotkało, kiedy nie bierzecie fachowca do oceny nieruchomości od strony technicznej. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Bądźcie z nami na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie. Do miłego. Do zobaczenia. Pa!